tak, napiszemy ładnie, żeby było, że jesteśmy kulturalne. Dobry wie, napisałam, napisana, mi się udało bez błędu. Trochę za głośno, dobrze, ja ściszę. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w piękny, przynajmniej u mnie, piękny poniedziałkowy wieczór mm. na dłuższym niż zwykle webinarium, półtora godzinnym także zorganizowała Marta nam wieczór poniedziałkowy. Ludzi nam się w poniedziałki wieczorem, cóż tu robić? Co tu robić, co robić, chodźmy na webinarium. Serdecznie witam w imieniu DOS LT, w imieniu Marty Rosińskiej, Grzegorza Śpiewaka. A przede wszystkim dzisiaj w imieniu Marty Rosińskiej, która jest inicjatorką oddolnego ruchu ROK Relacji i dzisiaj przedstawi nam nowe pomysły w tej sprawie. Jak widzę pierwszy slajd, to już mi się chce jutro iść do pracy, Chyba ukradnę ten slajd i sobie zrobię jako tapetę na, na komputer. Masz tę moc. Dzisiaj o kapitale społecznym, który Marta pokaże, jak budować cegiełka po cegiełce, jak Jakiego cementu użyć, tak? I jakich innych materiałów budowlanych. Także zamieniam się w słuch e, i serdecznie, Marta, zapraszam Cię. Dziękuję Olucie bardzo za, za ten, ten wstęp. E, ja zapytam jeszcze raz, bo widać mnie myślę, że mnie widać, tylko czy dobrze słychać, czy nie jest za głośno, bo ja mam bardzo taki wrażliwy mm, komputer za dobre głośniki, czasami. Słychać, widać super, tak? No to jakby było coś nie tak, proszę Państwa, to proszę tutaj monitorować, ja będę zerkać w ten, w ten czat. Dobrze, oficjalnie witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za, za przybycie, mimo tego, że to poniedziałkowy wieczór. Ja dzisiaj faktycznie chcę Państwu. Opowiedzieć o tym, jak ważny jest kapitał społeczny szkoły, co to tak naprawdę znaczy dla nas, nauczycieli, naszych klas i naszych również pokojów nauczycielskich, co to również znaczy w świetle ostatnich wydarzeń w naszej edukacji i dlaczego warto się nad tym pochylić być może nawet teraz przed wakacjami, po to, żeby właśnie wakacje mieć szansę przemyśleć sobie ten temat, biorąc pod uwagę to, że wreszcie będzie troszeczkę więcej przestrzeni mentalnej. Na, na y, y, pomyślenie sobie o tym. Tutaj, jak Państwo widzą, y, te cegiełki symbolizują y, każdego z nas. Y, szkoła składa się z wielu elementów, zaraz sobie o nich powiemy. I tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie y, o tym, to. Każdy w tej szkole ma jakąś moc. Czasami nie zdaje sobie z tego niestety sprawy, a czasami w natłoku różnych obowiązków po prostu tej mocy nie czuje. Ja chcę Państwu opowiedzieć o tym, jak być może tę moc odzyskać, czy ją sobie wzmocnić. Mam do Państwa, gdyby to była taka sesja na żywo z Państwem w jednym pokoju szkoleniowym, to by Państwa poprosiła o narysowanie pięciu cegiełek. Jeżeli Państwo mają gdzie rysować, to proszę sobie te pięć cegiełek narysować. One mogą być ze sobą połączone, mogą być osobno, ewentualnie wyobrazić sobie takich pięć cegiełek przed sobą. Jeżeli sobie te cegiełki wyobrazimy, to pomyślmy o takiej typowej szkole. I proszę Państwa, z czego składa się szkoła? Ja poproszę tutaj w tym czatrum, z czego dla Państwa składa się szkoła? Chodzi mi o zupełnie bardzo kompleksowe podejście do tego, czym jest szkoła i z czego ona się składa. Z ludzi, oczywiście, uczniów, rodziców. Fantastycznie. Z czego się jeszcze składa szkoła? Bo oczywiście no, najłatwiej to, znaczy najlepiej to powiedzieć, właśnie grono wychowawcze, tak, rodzice. Mhm. No dobrze, no więc oczywiście, że szkoła składa się z ludzi, ludzi, czyli nas, nauczycieli, naszej, naszych dyrektorów, całego personelu administracyjnego, uczniów, rodziców, tak, to są ludzie. Ale poza tym szkoła również składa się, proszę Państwa, z budynku, no bo gdzieś się uczymy. Szkoła składa się również z podręczników, ponieważ my z tych podręczników uczymy. Szkoła Składa się również, proszę Państwa, z podstaw programowych, no bo według czegoś uczymy, i moglibyśmy tak jeszcze pewnie kilka innych elementów do tych cegiełek wymienić. I teraz tak, jeżeli pomyślimy sobie o właśnie ławki i krzesła, czyli meble, tak, codzienne zdarzenia, oczywiście, jeżeli pomyślimy sobie o budynku, no to budynek projektuje architekt i budynek buduje Bob budowniczy. Jak są potrzebne remonty, to przychodzi ekipa, ewentualnie tak jak u nas w szkole, pan Mirek, i bierze się za remont. Podręczniki dla nas piszą autorzy książek, te podręczniki praktycznie z roku na rok są, są coraz lepsze, bardziej dostosowane do potrzeb polskich szkół. Podstawy programowe, no możemy kwestionować ich oczywiście sensowność czasami, natomiast piszą za nas, za nas eksperci w Ministerstwie Edukacji i tak naprawdę wiele rzeczy za nas jest gdzieś zrobione. Jedna rzecz, której nie da się za nas zrobić, za nas nauczycieli, to jest budowanie relacji. I ten kapitał społeczny szkoły, o którym chcę Państwu powiedzieć, to, jest, to są właśnie te relacje. Ale relacje stworzone w odpowiedni sposób i w odpowiedniej konfiguracji. Teraz tak, mam dla Państwa tutaj taką zagadkę. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedykolwiek budował dom. Ale to nawet chyba nie trzeba tego domu zbudować, żeby się domyśleć, jakiego tutaj nam słowa brakuje. Liczy się co, a nie cegły. Nie wiem, czy Państwo. O, tutaj już jakieś poprawia, dobre odpowiedzi się pojawiają. Oczywiście, proszę Państwa, liczy się tutaj jest taka podpowiadka, jak to mój synek mawia. To się liczy, proszę Państwa, bo same cegły, jak wiemy, nie są w stanie budynku utrzymać, po to, żeby ten budynek się utrzymał, potrzebna jest zaprawa. Tak jak my jesteśmy w szkole nauczycielami, indywidualnościami, to oczywiście tworzymy takie pojedyncze cegły, jakoś w jakiś sposób każdy z nas staje. Yy, yy, Stara się i robi to, co może, żeby było dobrze. Natomiast bez tej zaprawy, czyli tych relacji, tego kapitału społecznego, jest nam ciężko wybrnąć z sytuacji, w której niektóre szkoły się znajdują, takiego braku współpracy czy zrozumienia, czy dążenia do wspólnych celów. Także dokładnie. Liczy się tutaj zaprawa, a nie cegły. Cegły mogą być najlepszego gatunku. Czasami w szkołach mamy fantastycznych nauczycieli, a mimo tego szkoła nie jest nadal zespołem. Ten cytat, proszę państwa, pochodzi od tej pani. Nie wiem, czy ktoś z was jest, zna tę panią, Margaret Heffernan. Ona jest w tej chwili pracuje na Uniwersytecie w Bath w Anglii, natomiast oprócz tego wiele razy zasiadała w różnych radach nadzorczych, prowadziła firmę, zarządzała firmami. I pisze w bardzo ciekawy sposób właśnie o tej zaprawie. Ten cytat, który pokazywałam Państwu przed chwileczką, to jest cytat, który pochodzi z jednego z jej TED toków. Polecam, jeżeli ktoś nie zna, bardzo ciekawie mówi właśnie o tej zaprawie, o tych, o tych relacjach. Ona była jedną z inspiracji dla mnie do tego webinarium. Poza tym chcę Państwu powiedzieć na podstawie czego jeszcze przygotowałam ten materiał, tak aby pokazać, że naprawdę o tym się pisze i mówi i coraz częściej ten temat schodzi po strzechy naszych szkół i mam wrażenie, że w przyszłości naprawdę będziemy mówić tylko i wyłącznie o budowaniu kapitału społecznego, jeżeli marzy nam się jakakolwiek zmiana w edukacji i w ogóle w społeczeństwie jako takie. Pierwszym tutaj moim materiałem, na którym się wspierałam, to jest taka bardzo ciekawa publikacja pod tytułem zaufanie społeczne. Bardzo ciekawy materiał do wykorzystania również w klasie, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie sobie życzył otrzymać ode mnie te wszystkie materiały w PDF-ie, ja je chętnie Państwu wyślę mailowo, podam za chwilę swojego maila. Nagranie będzie oczywiście, Nagranie będzie oczywiście dostępne dla Państwa. No w, myślę wkrótce, tak? Ola na pewno bardzo szybko to zrobi. Także to jest pierwsza pozycja. Kolejna pozycja to bardzo ciekawy artykuł znowu o tym kapitale społecznym szkoły, gdzie pani doktor Wiktorzak opowiada bardzo ciekawie o tym jak ten kapitał powinien być budowany i na czym on stoi. Poza tym to co bardzo przydało mi się w budowaniu mojej prezentacji to są badania CBOS-u dotyczące nas, Polaków, społeczeństwa, w którym funkcjonujemy i żyjemy. I dla swojej własnej ciekawości porównałam badania z roku 2010 z badaniami z roku 2018. I jak Państwo za chwilę zobaczą, nie są to dobre wyniki i wiadomości, które dostajemy z tych badań i z wyników tych badań, wcale o nas dobrze do końca nie świadczą. Ale nie załamujmy się, trzeba się nad tym zastanowić i pochylić. Na pewno są Państwo zaznajomieni z nazwiskiem pana profesora Janusza Czapińskiego, profesor socjologii, który od lat bada nasze społeczeństwo. Od lat mówi właściwie to samo. Polacy wciąż mają problem z zaufaniem. Nie ufamy drugiemu człowiekowi i za chwilę wam pokażę, jak to może działać w szkole, w klasie, w pokoju nauczycielskim i wiele problemów, które w tej chwili się dzieją. Wynikają częściowo z tego braku zaufania do drugiego człowieka. Także to były częściowo moje, moje inspiracje do tego webinarium. Bardzo również zachęcam Państwa do czytania. Przeczytania wszystkiego, co na temat budowania kapitału społecznego ma do powiedzenia pani Alicja Pacewicz. Ona jest współzałożycielką i ekspertką Centrum Edukacji Obywatelskiej, na pewno państwo słyszeliście o tym, jak i przewodniczącą Rady Fundacji Szkoła z Klasą. Pisze bardzo mądrze na ten temat i część tutaj materiałów, które ja dla państwa przygotowałam, również pochodzą z jej artykułów i, i raportów. Kolejna, na rzecz, nie wiem czy ktoś z Państwa był na ostatniej konferencji PACE, właśnie kongresie PACE to się fachowo nazywa, czy ktoś był na, na tym kongresie? Bo ja miałam na tym kongresie, proszę Państwa, przyjemność uczestniczyć w fantastycznej sesji pani profesor Alicji Gałąskiej. I ta sesja właściwie, ta sesja była zaraz przed moją sesją, więc tak się fajnie ustawiłyśmy w programie, ona mówiła o kapitale psychologicznym. Ja mówiłam o kapitale społecznym szkoły, więc to tak jedno z drugiego wynikało. Natomiast to, co mnie naprawdę poruszyło, to było właściwie jedno zdanie od, od Alicji, że o kapitale społecznym, o którym ja zaraz Państwu powiem i wszystko wytłumaczę, nie możemy do końca mówić bez budowania kapitału psychologicznego. I to, to mnie zastanowiło jeszcze, że powiem, w tym momencie jak czytam coś na temat tych dwóch kapitałów, to one się bardzo dobrze mi zazębiają i to się wszystko układa w piękną całość. Spójrzmy tak, na czym jak te kapitały nam się rozkładają? Oczywiście jest coś takiego jak tradycyjny kapitał ekonomiczny, o czym tutaj Alicja pisze. I tu, kapitał ekonomiczny to jest, co posiadamy. Tak, czyli w szkołach posiadamy jakieś wyposażenie, jakiś sprzęt, jakieś pomysły, jakieś dane, jakieś informacje. W szkole my to wszystko posiadamy. Oczywiście nie posiadamy grubych portfeli jako nauczyciele, nie posiadamy czasami funduszy na, na wiele rzeczy, które szkoła by chciała mieć. Natomiast ogólnie jakiś kapitał ekonomiczny, taki czy inny, ale posiadamy. Potem mamy coś, co nazywamy kapitałem ludzkim, i kapitał ludzki to jest to, co wiemy. I ja naprawdę wierzę w nauczycieli w Polsce, wierzę, że są naprawdę w większości dobrymi nauczycielami i posiadają doświadczenie, kompetencje, umiejętności, wiedzę, pomysły i idee. Także ten kapitał ludzki mam wrażenie, że w większości jako nauczyciele posiadamy. Tu jest ten, dla mnie, te dwa obszary. Gdzie ja nie jestem pewna, bo znam szkoły, w których kapitał społeczny funkcjonuje fantastycznie, natomiast znam szkoły, gdzie relacje, kontakty, przyjaźnie, jakiś taki networking wśród nauczycieli w pokoju nauczycielskim po prostu nie istnieje. To są takie cegły, ale te cegły właśnie bez, bez zaprawy. Alicja dużo mówiła o kapitale psycholo psychologicznym człowieka, i teraz, po to, żebyśmy chcieli te relacje budować z drugim człowiekiem, wchodzić w te takie networkingi, to tak naprawdę musimy my, jako Ludzie czuć następujące tutaj kwestie, czyli mieć nadzieję na to, że przez nasz wkład pracy coś się zmieni, poczucie sprawczości, o której, jak wiecie, jest wcale niełatwo w naszych szkołach, tak zwana rezyliencja, czyli odnawialność zasobów, czyli w momencie, kiedy coś mi się złego wydarzy, coś się złego dzieje, jakaś porażka nastąpiła, to ja bardzo szybko się odbijam i jestem w stanie sobie z tym poradzić. I optymizm. I jak wiemy, po ostatnich wydarzeniach w Polsce jest nam ciężko w, tutaj w tym, w tym obszarze. Natomiast po to, żeby ten obszar się zadział, ten obszar jest konieczny. Tu się chciałam z Wami podzielić tą refleksją od, od Alicji. Ok, teraz tak, kapitał społeczny to jest coś takiego właśnie jak ta zaprawa. I dbamy bardzo często jako ludzie o nasz kapitał ekonomiczny, no bo z czegoś musimy żyć, wzbogacamy się, jesteśmy jako społeczeństwo podobno coraz bardziej a, zamożni. Natomiast to, co będzie się liczyło w przyszłości dla każdego społeczeństwa, to jest właśnie ten kapitał społeczny. Czyli musimy jako społeczeństwo chcieć ten kapitał a, inwestować. I teraz tak. Co to jest? Czym to się mierzy? Ano, Bank Światowy, podając poziom i dynamikę rozwoju kapitału społecznego, korzysta między innymi z takich wskaźników jak poziom zaufania, właśnie, poziom współpracy. I tu chodzi również o jakość tych działań grupowych, nie tylko ilość czy liczbę, tylko jakość, jak i sposób rozwiązywania konfliktów społecznych. Ja za chwilę Państwu pokażę szereg różnych y, y, takich gier społecznych, scenariuszy, które możecie użyć w swoich klasach, również w pokojach nauczycielskich. Jeżeli są wśród nas jacyś y, dyrektorzy szkół, to y, również na radach pedagogicznych, gdzie zamiast omawiać tylko i wyłącznie kolejne problemy, można zespół jakoś chcieć zintegrować. Ale to znowu zależy od tego, y, w jakiej szkole y, pracujemy. Ja, proszę Państwa, y, chciałabym, żebyśmy teraz zastanowili się, ja pracuję jako. Ja jestem angliską i uważam, że językowcy to mają dosyć naprawdę po drodze z tym wszystkim, bo wszystkie ćwiczenia dotyczące budowania kapitału społecznego szkoły to są też naprawdę ćwiczenia językowe. Proszę powiedzieć, kto z Państwa uczy czego? Czy wszyscy tutaj są językowcami, czy mamy inne przedmioty? Mm -hmm. No czyli właściwie o matematyka mamy, tak, panią Anię witam, witam Aniu. Matematyka, geografia. Mm -hmm. Okej. Okay. Ja proszę Państwa, zaczynam bardzo często swoje zajęcia, jeżeli mówimy na przykład o relacjach, czasami takie tematy się zdarzają. Pytam uczniów. Zadaję im takie pytanie. Proszę tutaj na to, na to spojrzeć. Oczywiście jestem angliską, więc dla mnie bardzo łatwo jest dać uczniom takie ćwiczenie do przetłumaczenia na język angielski. Proszę, tłumacie zdania w języku polskim. Proszę, przetłumaczcie to na język angielski. I dopiero potem te pytania możecie w parach dyskutować, ewentualnie przeprowadzić jakąś ankietę w klasie. Więc jest to, jest to możliwe. Na geografii również myślę, że jakieś statystyki można by było chcieć tutaj przeprowadzić. Na matematyce również dałoby się z tego zrobić jakieś Ciekawe zadanie. Proszę teraz sobie na chwilę popatrzeć na te pytania i znowu, jakbyśmy byli w grupie, w klasie, to byśmy sobie mogli to inaczej przedyskutować. Tutaj Państwo widzą mnie, ja Was nie widzę. Jakbyście na te pytania odpowiedzieli, proszę, proszę zobaczyć, czy ufacie następującym osobom, instytucjom? Nie musicie pisać w czatrum, chyba że ktoś ma potrzebę, to proszę bardzo. Ostatnio robiłam to, to ćwiczenie na kongresie PES-u właśnie i była grupa osób, które mówiły, że ufają wszystkim i w ogóle nie mają problemu kompletnie z tym zaufaniem. Natomiast zdecydowana większość osób, które tam były, no nie do końca wszystkim ufają. I tutaj to zaufanie gdzieś mniej więcej się kończyło na sąsiadom. Natomiast już nie, nie do końca ufamy ludziom spotkanym przypadkowo, no bo może jakiś niedobry, ludziom, którzy pracują społecznie, nie do końca wszyscy ufamy jako, jako Polacy, no i nie do końca instytucjom typu y, 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 parlament, rząd, y, nie wiem, banki i tak dalej. I teraz tak, to jest dosyć ciekawe, ludziom, którzy pracują społecznie. Jak Państwo wiedzą, ja od września razem z fantastycznymi nauczycielami w, w Polsce prowadzimy akcję Rok relacji. Jest to akcja. Zupełnie oddolna, kompletnie propublikowana nikt z nas nie dostaje grosza za to. Natomiast pytanie, które ja co chwila dostaję od kogoś, to jest: ile ja za to mam i od kogo to mam? I kto to sponsoruje. To oznacza, że ciężko jest zrozumieć niektórym, że można pracować społecznie w imię jakiejś idei i niekoniecznie za to brać pieniądze. Natomiast do czego mnie to doprowadziło? Doprowadziłem do tego, że to są takie statystyki z CBOS-u z 2010 roku. Proszę popatrzeć, jak bardzo jako ludzie jesteśmy ostrożni, jak bardzo nie ufamy sobie, jak bardzo nie do końca. Umiemy zmienić nawet ten nasz stosunek, bo dane, które są z 2018 roku, właściwie pokazują dokładnie, dokładnie to samo. Także to jest dosyć smutne, że mimo tych wszystkich przemian. I tego, jak bardzo się życie w Polsce zmienia, pewne cechy narodowościowe nam, nam zostają. Profesor Czapiński tłumaczy to historią, tłumaczy to kulturą, ale również niechęcią do, do zmiany, także jest to dosyć istotne. To, proszę Państwa, prowadzi nas do kolejnego takiego bardzo ważnego elementu tego kapitału społecznego, szkoły i w ogóle społecznego w Polsce czy na świecie: to mamy dwa typy. Mamy kapitał społeczny inkluzywny, takie ciężkie słowo, i kapitał ekskluzywny. I teraz jak popatrzycie na definicję, to od razu widać, że ten pierwszy kapitał dotyczy ludzi, z którymi my jesteśmy blisko, czyli naszych, naszych rodzin. I jako naród, jako Polacy jesteśmy dosyć zbliżeni, jeżeli chodzi o Nasze rodziny ogólnie, chyba że jakaś patologia gdzieś tam istnieje, ale ogólnie dbamy o swoje rodziny i ludziom w swoich rodzinach ufamy. Natomiast drugi rodzaj kapitału społecznego, z którym my mamy ogromny problem, to jest kapitał e, ekskluzywny, czyli to są, tak, to są więzi, które nas łączą z ludźmi, którzy wyznają inne wartości niż nasze. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wyobraźmy sobie teraz, że ja jestem dla Państwa przecież obcą osobą. Spotykamy się na jakimś zebraniu i ja wygłaszam przemówienie na temat tego, jak powinna wyglądać polska edukacja. I mówię, że o, wszyscy nauczyciele powinni przeczytać profesora X i Y. I według jego ustaleń i ich ustaleń zbudować szkołę na nowo. Powinniśmy zlikwidować testy, klasówki, kartkówki, sprawdziany, prace domowe, przedmioty i tak Państwu mówię, bo to jest mój pogląd. I teraz Państwo mogą z tym poglądem się zgadzać albo z tym poglądem się nie zgadzać. I nie zgadzać się trzeba i nie, nie zgadzać się wolno a nawet jest wskazane. Kwestia tego, jak my rozwiązujemy to niezgadzanie się. I kolejna już część mojego webinarium, gdzie będę pokazał Państwu dużo praktycznych ćwiczeń, pokażę w jaki sposób moim zdaniem ten kapitał taki pomostowy właśnie łączący możemy chcieć budować w naszych klasach, bo to nie są tylko dorośli. Młodzież dokładnie tak samo często postrzega Świat, jako biały i czarny, ja i ty, my i oni. Po to, żebyśmy ruszyli do przodu, po prostu musimy być my i musi to być jakoś ze sobą połączone. Także ja wam pokażę, jak ja to robię. no Przynajmniej staram się z tego wywiązywać na miarę swoich możliwości nauczyciela. Ok, no więc popatrzmy. Bardzo często ten kapitał taki... Mm, w szkole to, co się dzieje. Jak gdyby, może tu do tego slajdu na wrócę, że w naszych szkołach często koncentrujemy się na kapitale indywidualnym, czyli tym takim, co uczniowie wiedzą, jakie mają indywidualne osiągnięcia. Bardzo często na pewno w Waszych szkołach istnieją rankingi, rywalizacje, która klasa lepsza, która na górze, która ma najwyższą średnią, najniższą średnią. Liczą się indywidualne osiągnięcia uczniów. Na koniec wręczamy wszystkim laurki, dyplomy za to, co ale indywidualnie. Uczniowie często nie dzielą się wiedzą, uczą się w samotności, no chyba że ściągają, podają sobie tematy czy przepisują pracę domową. Nauczyciel nadal jest postrzegany jako tak zwany przekazywacz wiedzy, i przez to wszystko uczeń staje się bierny i, i mało zaangażowany. Gdzie, w, w jakich szkołach, bo są takie szkoły, na przykład na koniec roku szkolnego daje się osiągnięcia grupowe, że ta grupa wykazała się tym, tamta grupa wykazała się tamtym, te dzieciaki wspólnie się uczyły. Nie ma takich dyplomów, przynajmniej na skalę masową, o ile, o ile ja wiem. Także to, co promujemy w szkołach, również potem przekłada się na to, jakie mamy społeczeństwo, jaką mamy um, o, o tym wiedzę. I teraz tak, im niższy kapitał społeczny, i to jest nasz problem moim zdaniem, nie wiem, czy się ze mną Państwo zgodzą, proszę zobaczyć. Im niższy kapitał, tym gorzej szkoła sobie radzi z rozwiązywaniem problemów, tym mniej efektywnie działa. Czy się z tym zgadzacie? Bo jeżeli ten kapitał, ta współpraca, brak tego zaufania, nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, to po prostu nie ma zespołu. Jeżeli nie ma zespołu, to nie ma zaangażowania. Jeżeli nie ma zaangażowania, to naprawdę niedużo się dzieje. Natomiast im wyższy ten kapitał, tym to się dzieje. I teraz oczywiście jesteśmy w sytuacji trudnej, postrajkowej, więc ja rozumiem, że to nie jest. Moment podejrzewam na tutaj wychylanie się. Ludzie potrzebują odpoczynku, ciszy, przestrzeni i, i pomyślenia sobie o wielu rzeczach. Natomiast na co dzień wrócimy do tych szkół kiedyś i jeżeli chcemy funkcjonować w szkołach sensownie, to naprawdę musimy zadbać o ten kapitał społeczny i zastanowić się, w jaki sposób funkcjonować z ludźmi, którzy do tej pory. Być może się z nami nie zgadzali. To jest dla mnie największe wyzwanie, proszę Państwa, również w roku relacji, jak spowodować, żeby ludzie, którzy są inni, mają inne wartości, chcieli ze sobą współpracować, przynajmniej w miarę, w miarę możliwości. To, co jest ważne, to mówimy ciągle o takich umiejętnościach XXI wieku, gadamy o nich i gadamy, i gadamy, i ciągle tylko słyszę takie cztery, wiecie, cztery K, czyli kreatywność, krytyczne myślenie, kooperacja, komunikacja. I to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, bo to są rzeczy, które gdzieś są już nam potrzebne, będą nam potrzebne jeszcze bardziej. Natomiast ja mnie się marzy, żebyśmy każde z tych Rzeczy przedefiniowali w jakiś taki bardziej sensowny sposób. I ja znalazłam w takiej książce, nie wiem, czy Państwo znają taką książkę, ja tu pokażę. Bardzo to jest fajne Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce. Czy ktoś zna? Czytał, może? To jest książka autorstwa pani Renaty Gut i współautorów. Um, jest to bardzo ciekawa pozycja, przynajmniej dla mnie, okazała się bardzo ciekawa, ponieważ mówi, w jaki sposób zarząd. Zarządzać szkołą, ale to się bardzo dobrze przekłada na zarządzanie klasą. Jeżeli ktoś z Państwa ma klasę na przykład wychowawczą, albo właśnie pracuje relacyjnie, czyli mało tego, że uczy swojego przedmiotu, to do tego jeszcze relacyjnie uczy, to ta książka bardzo fajnie człowieka prowadzi. Proszę, żeby zobaczyć tutaj na tę kompetencje przyszłości. To są kompetencje takie relacyjne, tak? To nie są kompetencje kognitywne, tylko relacyjne. Opracowane właśnie przez autorki tej książki, który Wam się najbardziej podoba? Napiszcie numerek w chat roomie, znaczy właśnie w chatboxie, przepraszam. Piątka dobrych, długotrwałych relacji. Mhm. Wszyscy piątka, znaczy wszyscy, na razie dwie osoby. Mhm. Jeden, dwa, trzy. Czy ten kapitał psychologiczny, prawda? Jest bardzo ważny to jako kompetencja. 4, 5, 6. Dziewięć. Mhm. Zarządzanie energią osobistą. Zdolność do regeneracji. Właśnie ta rezyliencja, o której mówiła Alicja. cztery mhm. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Mhm. Ok, cztery. Wiecie co, no 6, 8, 8, co to jest 8? Adaptacji do zmiany, tak, 10 nawet się pojawia, gotowość do przemieszczania się, lekki plecak, no właśnie, czy to damy radę z tym, 13. Właśnie, umiejętność świętowania sukcesów nazwania porażek. I teraz znowu, ja proszę Państwa, jak pracuję z młodzieżą, to um, ja im coś takiego jak gdyby daję, z tym, że to, co robię, to nie jest w takiej formie, w jakiej Państwo tutaj dostali takiego gotowca tak naprawdę, tylko wycinam takie paseczki, wiecie, my nauczyciele lubimy ciąć, tak, mimo tego, że, że to może nie do końca zawsze sensowne, to lubimy ciąć, więc ja to wycinam w takie paseczki, e, każdej grupie daję taki zestaw 14 paseczków, na przykład pracują w grupach dwóch czy trzech osobowych i układają sobie te paseczki. Um pod kątem właśnie dla nich ważności, tak? czyli co dla nich jest ważne. Oczywiście zanim te paseczki poukładają, niektóre rzeczy trzeba wytłumaczyć, bo, bo młodzież nie do końca wszystko będzie rozumiała, natomiast w momencie, kiedy już zrozumieją, co jest co, to wtedy bardzo ładnie są w stanie zdecydować, co dla nich jest ważne, albo co jest obszarem, o którym kompletnie nigdy nie myśleli. To jest takie, wiecie, y, otwiera oczy młodzieży na to, jak ważne są rzeczy y, takie związane z ich y, y, psychologicznym, takim psychicznym dobrostanem tak naprawdę. Także to jest bardzo fajne. Oczywiście jak uczycie języka obcego, no to znowu jest świetne ćwiczenie, bo można to na wyższych poziomach kazać uczniom. Przetłumaczyć. To jest też fajne ćwiczenie dla zespołu, jeżeli uczycie, na przykład, nie wiem, jesteście, no możecie zaproponować dyrektorowi szkoły, czy jesteście dyrektorem szkoły, zrobić coś takiego na, na zebraniu z nauczycielami, zastanowić, dać nauczycielom szansę zastanowienia się, co dla nich jest ważne, w jaki sposób właśnie szkoła może im w tym pomóc. Nie jest to łatwe, natomiast warto po prostu być świadomym tego. Poziom świadomości naprawdę jest tutaj um, kluczowy. Okej, okay. no więc zaczynamy um, tę taką już bardziej praktyczną część. Um. Zaczniemy od tego pierwszego aspektu, o którym mówi Bank Światowy, jeżeli chodzi o mierzenie tego poziomu kapitału społecznego. To jest ten właśnie poziom, poziom zaufania. Jak już mówiliśmy, no niestety nie słyniemy z najwyższego poziomu zaufania. Jesteśmy na końcu Europy, słuchajcie, jeżeli chodzi o, o tę statystykę. Niestety jest to bardzo smutna statystyka, jakim cudem tak piękny naród jak nasz tak mało sobie ufa. No nic. Być może znacie um, takie drzewko. To, co ja robię z moimi uczniami, to jest takie sprawdzenie, do jakiego stopnia uczniowie też mnie ufają, na tyle, żeby się podzielić ze mną swoimi um, przemyśleniami. Daję im takie drzewko i proszę ich, żeby pracowali indywidualnie. Może to być praca w klasie, e, może to być praca w domu. I ja wolę, żeby to była praca w domu. E, proszę uczniów, żeby sobie wyobrazili, że to jest ich e, klasa. Że to jest klasa, w której oni się znajdują. I proszę ich o to, żeby do każdej osoby tutaj, w tej klasie, przypisali imię danej osoby z klasy. Czyli kto ich zdaniem tą klasą gdzieś tam zarządza, ale w taki pozytywny sposób, bo jest na górze. Kto, z tej, kto w tej klasie jest takim smutasem i właściwie dosyć wysoko postawionym, ale nie do, nie do końca ma dobry wpływ na resztę klasy. Kto jest, widzicie tutaj, niezbyt przyjemny. Kto jest bardzo pomocny. Kto się umie jednoczyć. Kto wspomaga słabszych, kto sobie zawsze nie wiem robi żarty, kto się nie na przykład nie socjalizuje z innymi, tak? I ktoś przecież to nie będzie demotywujące dla uczniów. Odpowiem pani w ten sposób. Tak, Pip Wilson dokładnie. Ja dla mnie to ćwiczenie, ja to ćwiczenie dałam ucząc drugi rok tę samą klasę i to ćwiczenie nie było dla nich kompletnie demotywujące, dlatego, że to była informacja tylko i wyłącznie dla mnie. Ja chciałam zobaczyć, jak uczniowie postrzegają swoją klasę, kogo w tej klasie, nie wiem, szanują, kogo m, m, uważają za przyjacielskiego, kogo uważają za nieprzyjacielskiego. Mnie to otworzyło oczy, bo moje postrzeganie, moja percepcja tej właśnie klasy była troszeczkę inna. Osobę, którą Uważałam za dobrego ducha klasy, no okazało się, że zwykle y, była nie tą osobą, y, za którą ja ją uważałam. Także dla mnie to było od, takie otwierające oczy, i to. Pomogło mnie z tą klasą inaczej współpracować. Ja nigdy nie pokazywałam wyników tego na publicznie, czyli, nie wiem, uczeń o imieniu Adam nie widział pracy, ucznia o imieniu Marek. To była informacja a, dla mnie. Także dla mnie to nie było, y, tak, bałabym się ryzyka etykiety. Ja też, natomiast tak jak mówię, jeżeli jest w klasie, nie wiem, 22 osoby na przykład, to bardzo ładnie widać jak na obrazku jakie są relacje w tej klasie i bardzo często wielu uczniów na te same problemy zwraca uwagę. To jest dobre dla, dla wychowawcy. Oczywiście znowu możemy się zgodzić, możemy się nie zgodzić. Mnie to pomogło i pomaga nadal zrozumieć klasę. Nie daje tego na dzień dobry, nie daje tego po miesiącu. Jak już wiem, że klasa jest ze sobą jakiś czas i wiem, że mi ufają i napiszą to i to jest do, do wiadomości mojej. Nie, 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 nie robimy tego na forum klasy. Uważam, że nie byłoby to fair, jeżeli proszę o zaufanie, to muszę, to muszę tutaj to utrzymać. Także to jest dla mnie bardzo pomocne. Kolejnym ćwiczeniem, które bardzo często robię z uczniami, to jest ćwiczenie, które wygląda w ten sposób. To jest taki labirynt. To można sobie, wiecie co, znaleźć w internecie, po prostu wydrukować taką karteczkę, ojoj, w tę stronę, takiego labiryntu. To nie musi być akurat ten, może być jakikolwiek inny labirynt. tak. Bardzo dużo ćwiczeń tego typu podobnych znajduje się ja zaraz Państwu o tych ćwiczeniach powiem. W każdym razie o co tutaj chodzi? Tutaj proszę uczniów o to, żeby pracowali w parach, i tutaj nalegam, szczerze powiem. Na to, żeby pracowali w parach, nie tak jak siedzą ze swoim ulubionym kolegą czy koleżanką, tylko żeby pracowali w parze z osobą, z którą zwykle w parze nie pracują. Oczywiście nie wskazuje palcami: ty z tym, ty z tamtym, tylko jak wiemy, nauczyciele, my mamy swoje sposoby na to, żeby tam uszy w jakikolwiek sposób sparować. Każdy uczeń ma w łapie długopis czy ołówek i zadanie polega na tym, żeby uczeń A przeprowadził ucznia B. Przez labirynt, z czego uczeń A patrzy, uczeń B nie patrzy. Czyli albo sobie zakłada coś na oczy, albo po prostu uczciwie ma te oczy zamknięte. I uczeń A przeprowadza tego ślepca, tak go nazwijmy, przez ten labirynt. Wydawało mi się to takie trywialne ćwiczenie. Ja na lekcji takie ćwiczenie robię bardzo często, wtedy, kiedy widzę, że na przykład spada troszeczkę poziom uwagi, jako takie, wiecie, rozgrzewka na początku czy jakieś podsumowanie. I takich ćwiczeń robię bardzo dużo. I zauważyłam taką rzecz, że w momencie, kiedy uczniowie są bardzo ze sobą z to sprawia im to taki, wiecie, duży, duży, dużą taką radość, bo tu nie o to, o to chodzi, żeby kogoś ołówek trzymać i go prowadzić, tylko żeby dawać instrukcje w lewo, w górę, w dół, źle i tak dalej. I widać, że oni mają ubaw. W momencie, kiedy paruję uczniów z osobami, z którymi nie do końca zawsze rozmawiają, czy gdzieś tam spotykają się w połowie drogi, to troszeczkę wygląda sytuacja inaczej, bo wtedy widać, że ci uczniowie muszą się do siebie chcieć dopasować. Czasami widać brak cierpliwości. Czasami zdarzają się jakieś, no co ty, ślepy jesteś, nie widzisz? No tak, no jestem ślepy, przecież nie mam zamknięte oczy. Czyli zdarzają zdarz się tylko, wiecie, przytyki w ten sposób i za pierwszym razem, kiedy to robiłam, ja tylko obserwowałam uczniów, nic nie komentowałam i potem tylko zadawałam takie pytania na zasadzie, czy było Wam łatwo przeprowadzić kogoś przez ten labirynt, co, co, co było trudne, a osobę prowadzoną pytałam, czy prowadzący był cierpliwy, bez nazwisk, tylko na zasadzie tak, nie. Także wiecie, to było takie fajne i mnie to skłoniło do tego, żeby szukać właśnie takich ćwiczeń, które nazywają się po angielsku to się nazywa confidence building activities, czyli takie ćwiczenia na budowanie właśnie zaufania. Można tego znaleźć całą masę, jak się okazało w internecie. Są tu ćwiczenia albo takie labiryntowe, albo takie nawet ćwiczenia, słuchajcie, że na podłodze są porozkładane na przykład kubki plastikowe w takim różnym, w różnej konfiguracji i uczeń, ucznia musi przeprowadzić przez ten labirynt tych kubków właśnie mówiąc, iść w prawo, iść w lewo i tak dalej, czyli jest to o wiele bardziej fizyczne ćwiczenie, znowu świetne, świetne dla dzieci. I im więcej takich ćwiczeń robimy, tym naprawdę ci uczniowie, nawet którzy gdzieś tam nie do końca się lubią, no, są w stanie ze sobą coraz częściej współpracować, dlatego że się razem pośmiali, wiecie, to jest istotne, tak? że ci ludzie się ze sobą mieli szansę jakoś tam pośmiać. Także to są fajne rozgrzewki, tudzież ćwiczenia na wzmocnienie tych zaspanych, tak naprawdę. Okej, okay. teraz tak, jeżeli chodzi o ten poziom współpracy, to tutaj mam kilka takich pomysłów, jak ja to robię w klasie. Ewentualnie również spróbowałabym zrobić z zespołem nauczycieli. Jest coś takiego, co nazywa się Dom Wartości. Znacie? Po angielsku, jak widać, House of Values, um, ale to funkcjonuje też w, w biznesie w, w, w Polsce. Znaczy, w ogóle jest to um, przeniesione ze świata biznesu na edukację. Ktoś z Państwa zna, dom wartości, bo to jest takie dosyć proste ćwiczenie, aczkolwiek bardzo um, efektywne na koniec. Um, ja to robię w ten sposób, bo każdy z nas pewnie ma tam jakiś inny sposób pracowania nad tym. Polega to na tym, że prosimy uczniów czy nauczycieli w tym zespole o narysowanie takiego, takiej struktury domu. Czyli rysujemy daszek, czyli jedna kreseczka, druga kreseczka, komin, tak? Same kreseczki. Potem rysujemy znowu takie o: raz, dwa, trzy i cztery. Czyli w sumie mamy siedem kreseczek, tak? Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6 i 7 kreseczek. Oczywiście, jak mamy młodszych uczniów, no może nie dzieci same, bo to dla dzieci może nie do końca jest ćwiczenie, chociaż już dla takich siódma, ósma klasa, może nawet i wcześniej, można by próbować. Proszę go nazwać takiego domu i potem pokazuję uczniom różnego rodzaju takie wartości. Te zaczerpnęłam znowu z książki, którą przed chwilą Państwu pokazywałam i Proszę uczniów, aby wybrali 5 czy siedem, w zależności od tego, ile tam tych kołeczków nam się tu pojawiło, było 7, tak, 7, czyli siedem akurat wartości, które dla nich są najważniejsze, które oni cenią, lubią w sobie, lubią w innych, aspirują do tych wartości. Proszę bardzo, niech wybiorą sobie, które z tych wartości. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś jest językowcem, że Tutaj jest bardzo fajne ćwiczenie znowu na słowotwórstwo. Bardzo dużo z tych słów może po prostu być użyte jako ćwiczenie słowotwórstwa, czyli od słowa na przykład Creative Creativity, powiedzmy, tak? Dla, dla językowców jest to bardzo fajna rzecz. W momencie, kiedy wybiorą tych pięć czy siedem wartości, w zależności od tego, jaki nasz duży domek był, proszę zobaczyć na te wartości. Nie wiem, którą by Państwo wybrali jako pierwszą. Na pewno, któraś tak od razu gdzieś tam się wybija i mówi, sobie mówi, a to dla mnie na pewno. I teraz proszę uczniów, aby na tym domku te wartości zapisali. Czyli im, im ważniejsza wartość dla nich w hierarchii, to tym, tym wyżej jest. Czyli tutaj na przykład wcale nie wiem, tradycja, tu by wpisali piękno, tu by wpisali dobro, tak? No nie wiem, każdy wybiera tam jakieś różne, różne wartości. I ten domek tak sobie ładnie tutaj dekoruje tymi wartościami. I teraz to, co ja znowu zauważam, bo ja robiłam to też w zespole takim nauczycielskim, że czy, czy właściwie, czy młodzież, czy dorośli, to okazuje się, że tych wartości nie mamy podobnych. Oczywiście wszyscy tam gdzieś dążymy do dobra, do piękna, natomiast dla niektórych jest ważna, nie wiem, tradycja i stabilność, dla niektórych jest ważny rozwój. Rozwój osiągnięcia, dla niektórych porządek, dla niektórych kreatywność. Naprawdę różnimy się y, bardzo w tym, co postrzegamy jako najważniejsze. I to prowadzi potem do wielu oczywiście konfliktów. I teraz tak, to o, o co ja proszę uczniów, y, czy kadrę, to jest tak, żeby pogadali, bo to jest fajne dzisiaj namówienie znowu w klasie, jakie zachowania przejawia osoba z każdą wartością. Czyli na przykład jeżeli ktoś wybrał, nie wiem, porządek, to jakie on przejawia zachowania. Jeżeli wybrał wspólnotę, to jakie on przejawia zachowania? Jak się potrafi zachować, co robi i tak dalej. Potem pytam o, o taką rzecz. Proszę wybrać, słuchajcie, wybierzcie dwie przeciwstawne wartości i. Zastanówcie się w parach, jakie konflikty będzie miała osoba X z osobą Y. I tutaj naprawdę uczniowie często robią tak, a no faktycznie, bo jak ktoś lubi tradycję, a ktoś lubi rozwój, no to ma taki taki możliwy konflikt, prawda? To jest też dobry, jak mówię, dla językowców, bardzo fajne ćwiczenie na okres warunkowy, w szczególności taki zerowy, prawda? Gdzie mówimy, jeżeli ten, ten, to ten, tamten. Także pokazujemy ten dom wartości właśnie w ten sposób że mamy inne wartości mamy inne wartości będziemy mieli inne wartości nie musimy tych wartości nie musimy się z nimi zgadzać ale musimy akceptować fakt że mamy inne wartości i mimo tego chcieć wspólnie działać No dobrze teraz kolejne ćwiczenie pod tytułem razem czy osobno i teraz tak po to żeby to ćwiczenie zadziałało to moim zdaniem trzeba na lekcji zrobić Trzy ćwiczenia, które teraz wam pokażę, jedno po drugim, żeby dały one uczniowi coś do myślenia. Razem czy osobno. Na pierwsze ćwiczenie, znowu fajne dla językowców, ale znowu można w ten sposób powtórzyć, nie wiem, terminy geograficzne, biologiczne, matematyczne, wszystko można w ten sposób, moim zdaniem, powtórzyć. Chodzi o to, żeby poprosić uczniów o to, żeby pracowali indywidualnie. Są sami. Wyspa, on i koniec. Mają y, jakieś. Y, 60 sekund na to, aby zapamiętać w języku obcym, w moim przypadku te słowa. Czyli proszę sobie wybrać te słowa są w języku angielskim, mają te słowa zapamiętać sami. Czyli wybierają sobie sposób, w jaki to zapamiętują, mają 60 sekund. Oczywiście 60 sekund dzwoni budziczek. No i sprawdzamy, ile tych słów każdy indywidualnie zapamiętał. Oczywiście rezultaty są bardzo różne w zależności od, od ucznia. Po tym następuje kolejne ćwiczenie, i ćwiczenie polega na tym, żeby tym razem uczniowie pracowali w grupach trzyosobowych. Dobrze powiedziałem po polsku: trzyosobowych. I tym razem mają 60 sekund, ale muszą zapamiętać te słowa, używając jakiejś strategii. Czyli na początek daje im chwilę, aby pomyśleli, jakiej strategii chcą użyć, aby zapamiętać te słowa. Czyli pracują w tych grupach trzyosobowych i często jest tak, że dzielą to na litery, od A do, od A do tam powiedzmy F i tak dalej. Często dzielą to na części mowy. <coughs> Więc bardzo różnie uczniowie starają się podzielić te role między sobą, kto ma co zapamiętać. To jest bardzo fajne, bo widać jak. Oni starają się wymyślić strategię wspólnego działania nad na, na, na czymś tak prostym jak to ćwiczenie. Kolejna rzecz, pamię, pamiętamy, pierwsze jest osobno, potem razem coś robią, i ostatnie ćwiczenie na, to takie ćwiczenie, co masz w torbie, kieszeni albo na sobie. I teraz tak, proszę znowu uczniów, żeby pracowali w grupach trzy albo 4 osobowych I mówię, słuchajcie, macie. Nie wiem, 60 sekund, dwie minuty, jakiś tam czas im daje, niedługi w każdym razie. I mówię, słuchajcie, waszym zadaniem jest w tym czasie znaleźć w waszych torbach, kieszeniach, na sobie następujące przedmioty. I tu wypisuję różne przedmioty. Tu wypisałam ich tylko troszkę, zwykle jest tych przedmiotów więcej. Czasami dodaję kolory, czy na przykład niebieski długopis, jakąś tam, nie wiem, srebrną monetę i tak dalej. Czyli dopisuję tutaj, żeby coś było trudniej. Znowu, jeżeli jest to język obcy, to można tutaj poszaleć, bo to mogą być słowa oczywiście w języku obcym, mogą też być zdania względne, czyli znać coś, co jest zielone, znać coś, co jest okrągłe, na przykład. I mają znowu na to określony czas, i muszą w tych grupach wyszukiwać tych przedmiotów. Czasami uczniowie są, czy znaczy czasami na ogół są bardzo mądrzy, i jeżeli nie mogą czegoś w swojej torbie znaleźć, to na przykład wyszukują tych zdjęć, wiecie, w telefonach komórkowych albo, albo rysują. Ostatnio właśnie na pejsie to było śmieszne, bo tutaj tak specjalnie dla dorosłych napisałam małpka, Chodziło mi o taką, wiecie, małą flaszeczkę wódki. Okazało się, że nauczyciele byli bardzo pomysłowi. Zamiast oczywiście wyszukiwać, nie wiem, małej flaszeczki, które oczywiście sobie nie mieli, to rysowali małe małpki, szukali w internecie zdjęcia, małpki i tak dalej. Chodzi o to, żeby grupowo znowu znaleźć te wszystkie przedmioty. Więc były trzy ćwiczenia. Pamiętacie, jakie? Pierwsze to było słowa osobno zapamiętujemy, słowa razem, szukamy rzeczy w kieszeniach, w torbach i tak dalej. I teraz ja proszę potem uczniów o. Wyciągnięcie wniosków. Jak wiecie, w nowej maturze ja uczę nastolatki. W nowej maturze będzie bardzo dużo wyciągania wniosków, więc to ćwiczenie mi bardzo tutaj jest pomocne. Proszę uczniów, żeby zastanowili się, które z tych ćwiczeń sprawiło im po pierwsze największą przyjemność. Które było dla nich najtrudniejsze i które ćwiczenie można było zrobić spokojnie samemu, można było zrobić tylko i wyłącznie w grupie, po to, żeby efekt był namacalny, widoczny i dobry, przede wszystkim zgodny z kryterium oceny. I teraz tak, oczywiście. Zrobiłaś z tego już dyskusja, niektórym się podobało, niektórzy mieli problem, bo ktoś tam marudził w grupie. To znowu prowadzi do sytuacji, w której y, y, proszę <coughs> uczniów o dyskusję na, na, na temat właśnie współpracy i strategii. Kolejną rzeczą to jest to, że bardzo często proszę uczniów, żeby te wnioski spisali, słuchajcie, na karteczce. I tę karteczkę medialną na koniec lekcji. Ewentualnie, jeżeli wiem, że doproszę się, żeby napisali to, to w domu i podsumowali, co dla nich oznaczała ta praca w grupie, a co dla nich było właśnie ciekawe, a co było nieciekawe. Znowu, im więcej takich ćwiczeń wprowadzam, tym widzę, że ta klasa chętniej ze sobą współpracuje, przestaje się bać mówić ze sobą, komunikować, co im się podoba, co im się nie podoba, natomiast w sposób o wiele bardziej kulturalny. Także ta współpraca jest, jest naprawdę bardzo istotna. Także troszeczkę było o tym zaufaniu, które naprawdę musimy zacząć budować, moim zdaniem, w bardziej skuteczny sposób. Trochę o tej współpracy, którą musimy chcieć tutaj z uczniami budować. A teraz troszeczkę o konfliktach. Ja mam takie, wiecie, przemyślenia czasami, że jako, my, jako dorośli, i to się przenosi pewnie potem na młodzież, nie zawsze sobie radzimy z konfliktami. I nie, nie zawsze szukamy takich konsyliacyjnych sposobów na rozwiązanie tych konfliktów. Czasami jest moje, to moje, twoje, to twoje, nie chcesz, to nie, spadaj. I różnego rodzaju są sytuacje, w których ludzie nie są w stanie się po prostu dogadać, w szczególności wtedy, kiedy te wartości są różne, kiedy jest ten kapitał społeczny ekskluzywny, tak? kiedy nie dbamy o to, co myśli, myśli osoba, która ma inne wartości, od naszej. To jest takie, takie, wiecie, takie błędne koło, takich momentami ludzi, którzy komuś są dopiec, nie wiem, zazdrość, zawiść, rzeczy, które mnie są kompletnie obce, a widzę, że dookoła mnie bardzo często, niestety, obecne. Z czego to wynika? Zanim Wam pokażę parę takich innych jeszcze tu praktycznych ćwiczeń, no to wynika bardzo często z tego, że postrzegamy świadek, go postrzegamy i bardzo przedwcześnie oceniamy innych czyli nie wiem, ktoś teraz na mnie patrzy i sobie myśli ona to taka i śmaka. Bardzo często nie chce nam się szukać więcej niż jednej odpowiedzi na nasze pytanie, albo wręcz tą odpowiedź już mamy dawno i tylko takiej właściwie szukamy. Bardzo często mamy założenie takie, że wygram ja albo on i koniec, bo, bo, bo ktoś tutaj musi wygrać, a wygrany to znaczy lepszy. I wreszcie koncentruję się tylko na moich potrzebach. Twoje nie są tak ważne jak moje, jeżeli moje górą, to znaczy, że jest znowu dobrze. To jest w pewnym sensie ludzkie Natomiast z tym da się, da się walczyć i to da się zmienić pod warunkiem, że chcemy i y, wiemy jak. Także to jest y, rzecz, która mnie y, tutaj zastanawia. Druga rzecz, nie wiem, y, czy kiedyś myśleliście, jakim jesteście słuchaczem? Lubicie słuchać innych? Jesteście dobrymi słuchaczami? Cieszę się bardzo, że jesteście dobrymi słuchaczami, tak, ja też się staram. Czasami jestem tym zmęczona, tak, słuchanie innych bywa, bywa męczące. Mhm. Jako nauczyciele mam nadzieję i wiarę w to, że większość z nas umie słuchać. Natomiast wśród nas um, są takie cztery grupy tych słuchaczy, um, czyli pierwszy słuchacz, jak widzicie tutaj, taki zorientowany na ludzi, czyli to jest taka osoba, z którą się dobrze rozmawia, bo ona słucha mnie jako, jako osoby. Jest nastawiona na zbudowanie relacji, czyli interesuje ją problem, z którym ja do niej przychodzę. Czyli mogę mówić długo, ona nie traci cierpliwości. Są ludzie, którzy są zorientowani na działanie. Czyli w momencie, kiedy przychodzi do nich taka osoba i zaczyna im mówić o tym swoim problemie, i tam wynosi różne rzeczy, a wiesz, bo to mi nie wyszła, tamta, tu potrzebuje pomocy, a to, a tamto, to ta osoba, ten drugi typ się irytuje, bo zaczyna dawać radę, chciałby szybciej. Yy, mówią często: No dobra, dobrze go słuchaj, stary, no, no daj spokój, wejście. Tutaj ogarni. Ci ludzie bardzo często mówią: Ogarnij się, słuchaj, w jakiś plan działania, zrób coś, trzeba pomyśleć. E, oczywiście, te dwa typy na dzień dobry już się nie lubią, bo ten chce być wysłuchany, a ten no, posłucha, oczywiście, natomiast nie do końca ma tyle cierpliwości na tego. Są osoby, które są zorientowane na treść, czyli na tak zwany konkret. Wiecie, ja szczerze przyznam, że przez wiele lat to ja tak miałam, że jak ktoś coś do mnie mówił, to usiłowałam wyłuskać z tego takie najważniejsze informacje. No dobra, 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 no ale gdzie tu jest konkret? I pewnie do tej pory tak mam, jeżeli tego nie kontroluję, natomiast naprawdę. Tutaj przyznam, przeszłam y, y, lata praktyki, żeby przestać w ten sposób słuchać ludzi. Staram się naprawdę w tej chwili zdecydowanie inaczej słuchać osoby, która do mnie mówi. Czy jest to uczeń, czy jest to nauczyciel. Mnie to pomaga i na pewno tej osobie również. I są też osoby zorientowane na czas. To są tutaj. Jest dużo podobieństw pomiędzy tymi dwoma osobami. Czyli zwykle mają bardzo mało czasu dla drugiego człowieka, I nie dlatego, że tego czasu fizycznie nie mają, tylko po prostu, dobra, no, to nie mój problem, tak? No, powiedziałeś mi, co miałeś im powiedzieć, i, i cześć. I teraz jak popatrzycie na ludzi, z którymi pracujecie tak na co dzień, w pokoju nauczycielskim, to popatrzcie na nich w ten sposób. Bo czy znowu nie o to chodzi, żeby tego tutaj łatkę mu przypiąć? Ten jest taki, ten jest śmaki, ale zastanówcie się z kim wam się dobrze rozmawia, bo rozmawia nam się dobrze z tymi, którzy nas słuchają w sposób, w którym my chcemy być słuchani. I zastanówmy się nad tym. Popatrzcie też na swoich uczniów, jak to sami ze sobą rozmawiają i e, ja na przykład mam, mam dwoje dzieci i pff, każde inne i widzę, że y, jedno jest nastawione na taki typ słuchania, drugie jest nastawione na taki typ słuchania i znowu moja rola jako matki jest pokazanie tym dzieciom, tak jak moja rola jako nauczyciela jest pokazana tym dzieciom, że słuchamy inaczej i bądźcie przygotowani na różnego rodzaju Mówców i starajcie się dopasowywać też do, do słuchacza. To jest właśnie ten kapitał psychologiczny, ta znajomość siebie, wiedza na, na temat tego, co nas irytuje, bo, bo tu jest duży poziom irytacji w momencie, kiedy my nie, nie wiemy o, o czymś takim, jesteśmy w stanie się naprawdę bardzo szybko zirytować i wyjść z rozmowy po prostu, przynajmniej emocjonalnie, mentalnie, nie być częścią tej rozmowy. Kolejnym problemem, i to jest takie ćwiczenie, które ja bardzo często robię z moimi uczniami. Czy znacie tę książkę Samoregulacja w Szkole? Bo ja o niej już mówię jakiś czas, ale yy, być może ktoś z Was już ją miał szansę przeczytać. Samoregulacja w Szkole? Ktoś? Bardzo fajna, wiecie, to są takie, takie mądre słowa, mądrego człowieka, bardzo fajnie podzielony materiał na różnego rodzaju takie aspekty właśnie, które trzeba umieć samoregulować. Polecam, bo to jest właśnie w szczególności dla szkoły. On też napisał taką samoregulację w ogóle, nie tylko w sytuacjach szkolnych. Natomiast tutaj są bardzo fajne rzeczy dla nas, nauczycieli dla mnie rzeczą, z którą ja sobie muszę radzić jako mama nastoletnich dzieci ale również nauczyciel nastolatków to jest ta złość która w nich siedzi z różnego powodu i to jest takie ćwiczenie, które ja robię na lekcji rysujemy taką górę lodową i tu na górze piszemy złość, oczywiście po angielsku znowu świetny materiał do, 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 do synonimów na, na, na różne rzeczy do określania uczuć, emocji w języku akurat w moim przypadku angielskim Przemy na górze złość i pytam uczniów zwykle na początek z czego się bierze złość. Tego nie widzą, tak? Tego w ogóle tutaj nie widzą. To jest białe to jest tylko na tablicy takie coś narysowane, tego nie widzą. I pytam się, z czego wynika złość. No to wiecie co, że zwykle tak na klasę dwudziestoosobową to tak dają dwa czy przykłady, złość to piszą mi, to, bo to wkurzenie na przykład, albo złość to może być dlatego, że nie wiem, chłopak mnie rzucił, złość to jest takie, bo sam złą ocenę. Jak gdyby nie potrafią nazywać uczniowie, ludzie, dorośli również, nie potrafią nazywać pewnych emocji i nie wiedzą, z czego ta złość się bierze. No więc tworzymy taką mapę, wiecie, ja jem, zwykle daję na przykład pierwsze litery, tych wyrazów i oni zgadują, że, że złość to może być wyrazem smutku albo strachu, albo nieufności, właśnie odrzucenia i tak dalej. I dopiero wtedy sobie tak zdajemy jako klasa sprawę z tego, że ta złość to może być taka czy inna. I czasami mm, zdarzają się takie sytuacje bardzo śmieszne w klasie, że ktoś wchodzi w wkurzony, nie wiem, rzuca torbą tam gdzieś o ścianę czy coś i, e, i klasa reaguje takimi e, oczami tak zastanawiamy się, dlaczego jesteś zły. I potem wracają do zeszytu, patrzą w tą, tutaj, wiecie, w ten, w ten, 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 ten ludzi. Być może jest smutny i tak dalej. To troszeczkę tak łamie, łamie te lodo, czyli nie nabijamy się z czyjejś złości, złego humoru, to w ogóle nie o to chodzi, ale uczymy się diagnozować, dlaczego kolega ze szkolnej ławki. Jest zły, dlaczego nauczyciel wchodzi w kurzony, tak? bo to czasami też jest ludzkie, wchodzimy z jakąś miną i, i oni czasami na mnie się wyżywają i patrzą również na ten lud i mówią, o dzisiaj coś tam się pani stało. I oczywiście rozmawiamy o tym, tak? No ja nie zwierzę mi się ze wszystkiego, natomiast czasami jak, jak człowiek mam też różne emocje. Znowu budowanie takiego, takiego nastawienia ucznia, że tak się w życiu dzieje, musimy to akceptować, ale raćmy sobie z tym, tak? Regulujmy to, nauczmy się tego jakoś tam regulować. Kolejnym ćwiczeniem, które znowu jest bardzo fajnym przykładem na y, okres zerowy w języku angielskim. Nie wiem, jak to działa w niemieckim. Tu mamy, mamy germanistów. Czy jest coś takiego jak zerowy okres warunkowy, jeżeli, jeżeli coś, to coś? Chyba tak. W każdym razie to jest bardzo fajne ćwiczenie, bo y, pokazuje y, uczniom, nie, nie mamy. No to, to, nie wiem, może w pierwszym okresie warunkowym dałoby radę po niemiecku. W każdym razie po angielsku to się da zrobić. Gdzie mamy takie zdanie, kiedy robisz X, w sytuacji Y czuje się Z. I ja pokazuję uczniom takie, wiecie, brzydkie, zobaczcie, takie wszystko, znowu nie, znowu nie, tak? Takie typowe komunikaty, które my sobie na co dzień przekazujemy, my jako rodzice, my jako nauczyciele, my jako dyrektorzy znowu pani nie zrobiła, znowu pani się coś tam, znowu pan, znowu dalej. Da. Tutaj oczywiście jest żart, bo znowu piłeś, to zakładam, że się nie dzieje w, ani w klasie, ani, ani w pokoju nauczycielskim. Natomiast daję uczniom takie przykłady, oczywiście daję je w języku angielskim. I proszę o to, aby zmienili ten komunikat na komunikat tego typu. Czyli znowu się spóźniłeś. Tak, Jeżeli ktoś chodzi znowu się spóźniłeś. To jest komunikat agresywny. Tutaj chodzi o to, żeby z tego komunikatu agresywnego powstał komunikat asertywny. Czyli kiedy się spóźniasz, tak? a ja na ciebie czekam, czuję się. Kiedy nie odbierasz telefonu, a na ten się umówiliśmy, czuję się. Kiedy przychodzisz po tłem alkoholu na randkę, czuję się, tak? I tak dalej. Kiedy gapisz się w swój telefon, kiedy do Ciebie mówię, czuję się. I wiecie, to oczywiście nie dzieje się tak z lekcji na lekcję, że ja to raz uczniom pokażę i oni na drugi już dzień się komunikują fantastycznie, to tak nie działa. Natomiast jeżeli promujemy tego typu komunikację, szczególnie w klasach wychowawczych, to naprawdę przy odrobinie no w współpracy ze strony uczniów, oni po jakimś czasie zauważają konieczność zmiany tej komunikacji. Ja też się staram, jak do nich mówię, to nie mówię, nie wiem, znowu nie zrobiłeś pracy domowej, tak? bo to jest bez sensu. Znowu korzystasz z telefonu, znowu mnie nie słuchasz, bo to są komunikaty, które po prostu nie trafiają. To są komunikaty agresywne i one nie pokazują, w jaki sposób ja się czuję, tylko przerzucają całą winę na osobę, która czegoś tam złego. Dokonuję. Robicie takie ćwiczenia z uczniami na komunikację? Ja zakładam, że tak, natomiast myślę, że jakbyśmy tak wszyscy robili je regularnie i często i byli świadomi powagi tego typu ćwiczeń, naprawdę byśmy sobie również jako nauczyciele pomogli, jak rodzice i uczniom, i uczniom również. Teraz tak, jest taka książka, nie wiem czy to no, po angielsku Willful Blindness. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał możliwość przeczytać tę książkę. Tutaj jest Margaret Heffernan, to jest ta Pani, o której mówiłam wcześniej, ta od tej zaprawy i cegieł. Fantastyczna książka. Heffernan w tej książce mówi o tym, że. Widzimy to, co chcemy widzieć, tak naprawdę, czyli właśnie bardzo szybko oceniamy ludzi i, i widzimy to, co chcemy widzieć, w telegraficznym skrócie. Kojarzycie tych dwóch panów? Cieszę się, Aniu, już tak się komunikujesz z uczniami, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ja myślę, że nie tylko ty i ja tak się komunikujemy, przynajmniej staramy się, tylko robi to wielu innych nauczycieli. Ale o to chodzi, żeby to było powszechne, takie, wiecie, no, oczywiste, jak to, że, nie wiem, mamy kredę w pokoju, w, w klasie. Dobrze, nie bądź tello. Pamiętacie to? Ktoś czytał? Na pewno, jak ktoś jest anglistą, to nie miał wyjścia nawet na studiach. To jest jeden z moich ulubionych dramatów e, Szekspira. E, nie wiem, chyba jedyny, który wywarł na mnie tak ogromne wrażenie. Natomiast chcę wam tak szybko taką scenę przypomnieć z tego dramatu jak Otello informuje swoją kochankę Desdemonę, że zabił jej prawdopodobnego kochanka. Bo podejrzewał ją o, o, o związek z innym mężczyzną, tak? I mówi desdemonie, że właśnie go zabiłem. A desdemona zaczyna płakać. I w tym momencie Otello uznaje, że łzy desdemony to potwierdzają to, że ona faktycznie miała, miała kochanka. Kiedy w gruncie rzeczy desdemona płacze, bo ktoś stracił życie. Tak? Czyli Otello kompletnie źle zinterpretował e, uczucia e, desdemony. Uznał, że e, ona płacze, ponieważ faktycznie była w związku z innym e, mężczyzną. I mnie się wydaje, że my to robimy bardzo często. Po prostu patrzymy mm, i uznajemy, że. Ktoś to jest coś, coś to jest ktoś, ponieważ tak nam się wydaje. Rzadko kiedy mamy tę siłę, energię wejścia właśnie w głębszą relację i poznanie tego kogoś. Ja naprawdę ostatnio swoim uczniom mówię bardzo wielkimi literami, że czas zmienić tego typu podejście. Mówię to również swojemu synowi. Wiecie co, mój syn tutaj, ja mieszkam na takiej wsi podłódzkiej. Mój syn mm, dwa lata temu przyjaźnił się z niejaką Oliwią, która mieszka cztery domy tam do tyłu. I byli. Przyjaciółmi. Dowiedział się mój syn, jakieś tam trzy miesiące temu, że rodzice Oliwii się rozwiedli z jakiegoś powodu. Napisał do niej smsa, że jest mu bardzo przykro, że, że tak się stało. Ona tam coś odpisała. Minęły trzy miesiące. Mój syn poszedł na plac zabaw, dwa domy do tyłu, ze swoją koleżanką z klasy. Wraca z tego placu zabaw i mówi: Wiesz, mamo była Oliwia. Ja wiem, no i to co, pogadaliście, po, po, po coś mówiła, ja co tam u niej. A mój syn mówi: Nie, mamo, nawet jej nie powiedziałem. Cześć. No wiecie co, dla mnie to po prostu jest jakaś w ogóle porażka kompletna. Więc usiadłam z tym moim synem, jak już ta jego koleżanka poszła i zaczęłam mu tłumaczyć, na czym polega właśnie budowanie tych relacji z, z innymi ludźmi. A on się tłumaczył, że on już nie koleguje, tak, tak dawno się nie widzieli i tak dalej. To jest wiecie, no coś, co tym dzieciom i młodzieży trzeba po prostu mówić, a czasami nawet nam dorosłym również powtarzać, że nie warto w ten sposób się zachowywać. Nie wiem, czy znacie te karty, takie Story Bits, one wyszły teraz w takim wydaniu y, komiksowym. Ja Wam tutaj może pokażę taką kartę jedną. Ja je y, wyhaczyłam na konferencji, teraz, właśnie na tym pejsie. Czy widzicie tą kartę? Boże, tak, żeby to nie świeciło. E, ta karta ma taką chmurkę na górze, widzicie? E, a co Wy na tym zdjęciu widzicie? Nie wiem, to mogę przybliżyć troszeczkę, może jakoś o tak. Co na tym zdjęciu widzicie? Zrobiłam to z uczniami, zrobiłam to też na tej sesji, właśnie swojej Pejsowskiej. To co widzicie, no właśnie smutny człowiek. Hmm. Załamanie. Załamanie, smutny człowiek. I wiecie co, ja tak właśnie sobie pomyślałam, że po strajku rozczarowany. Tak, tak, to takie są właśnie twarze, niestety, nauczycieli po strajku, ale słuchajcie, to trzeba wierzyć, że to jakoś się wszystko zmieni. Ale z różą, no właśnie. Teraz tak, moim zdaniem, jedyną rzeczą, którą my widzimy, to jest to, że siedzi facet z głową w swoich rękach i ma na kolanach różę. Jest ubrany na czarno. To jest jedyne, co my widzimy. Siedzi w jakimś parku obok jakiejś tam rzeki czy jeziora. Natomiast to, że on jest smutny, to jest nasza interpretacja. Zgadzacie się? To jest fakt i opinia. Bo być może on siedzi i myśli: Kurczę, ale fajną różę znalazłem. Wow, prawda? Nie wiem, nie wiemy tego. I, I w ten sposób właśnie podchodzimy również do drugiego człowieka. I te karty, słuchajcie, wypróbowałam to już od powrotu z tego hmm, pejsu, bo do tej pory to szukałam takich zdjęć, wiecie, w internecie i tam jakieś te chmurki dorabialiśmy, i to takie było trochę czasochłonne. No teraz tutaj robię trochę sprzedaży, niecelowo, nie proszę państwa, ale one są akurat o tyle fajne, że że, że są, pokazują różne emocje, tak? I, I naprawdę to bardzo fajnie działa w klasie, gdzie można uczniów poprosić o to, co naprawdę widzą, tak? Co, co widzą, co jest faktem. A co tak naprawdę interpretują, naddają tej, tej sytuacji? Tak? Z tego, oczywiście, takie historiki tworzyć, to jest bardzo takie uniwersalne i, i, i bardzo fajne. Natomiast znowu otwiera oczy na to, że dodajemy, interpretujemy non-stop, nasz mózg po prostu w ten sposób działa i warto się przed tym chronić, jeżeli chcemy ten kapitał społeczny budować. Z ludźmi, pamiętajmy, którzy nie są y, po tej samej stronie, co my, mają inne wartości, bo to o to chodzi. Z tymi, którzy mają takie same wartości, to w ogóle nie ma problemu, to, to my się z namy lubimy i kochamy i zapraszamy na imprezy. Chodzi o to, żebyśmy w gronie pedagogicznym czy w klasie umieli współpracować również z tymi, którzy nie do końca y, myślą tak jak my. Także to jest, wiecie, y, y, istotne. I często jest tak, że ja słyszę takie, wiecie, nie będę się z głupkiem kłócił, tak? Nie będę się z głupkiem kłócił i... Y, mnie to boli, bo co, co znaczy z głupkiem? Głupek w tej sytuacji to może być osoba, której ja po prostu nie zrozumiałam. Nie wiem, jakie on ma wartości, nie poznałam go, a oceniam go, ponieważ ma je inne od moich. Także to jest coś, co my musimy w uczniach tępić. Teraz tak, proszę Państwa, rozwiązywanie sporów i konfliktów. To jest dla mnie rzecz bardzo ważna, bo w klasach takie konflikty są. W tamtym roku miałam niekończący się konflikt pomiędzy dwoma uczniami, Konradem i Maćkiem którzy w kółko robili sobie na złość, cudowali, naprawdę potrafili rozwalić zajęcia swoimi niesnaskami, to była okropna sytuacja i postanowiłam coś z tym zrobić. I nazwałam to ćwiczenie osioł versus muł, bo oni byli oboje strasznie uparci, upór w ogóle jest fajny, ale, ale nie zawsze i w małych ilościach. I teraz tak, pokazałam uczniom, jakie są sposoby rozwiązywania sporów. Często jest tak, że unikamy rozwiązania sporu, po prostu ten spór trwa i Nikt się za to nie bierze. Czasami jest tak, że osioł do muła się jakoś tam dostosuje, ale wtedy psychicznie cierpi, no bo się dostosował, więc tak naprawdę nie do końca jest to dobry rezultat dla niego. Czasami jest tak, że jest konfrontacja, co się działo, czyli osioł z mułem się kłócą i konfrontują. Nie zawsze z tego coś wychodzi. Bywa, że jest kompromis i to już jest coś. Co nas cieszy, czyli takie wiecie, win-win sytuacja. Natomiast to, co nas by najbardziej cieszyło, to by było wtedy, kiedy osiął z Mułem by zaczęli współpracować. I to, co ja w klasie robię, to jest rzecz następująca. Tu sobie muszę troszeczkę wyobrazić. Miałam zdjęcie do pokazania, ale niestety zdjęcie pokazuje twarze uczniów, więc nie do końca dostałam zgodę na, na, na. Głupie zdjęcie zrobiłam po prostu. Nie mam zgody, więc nie pokażę. Ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest dwóch uczniów, Dobrze, mamy dwóch uczniów, ten jeden i ten drugi. Jeden jest osłem, a drugi mułem. Oczywiście nie użyłam tutaj Konrada i Maćka, tylko użyłam ludzi w parach pracujących ze sobą. I te osoby stoją do siebie tyłem, stoją do siebie tyłem, tak? I są powiązane sznurkiem, czyli pomiędzy tym chłopakiem a tym chłopakiem jest sznurek. Są po prostu przywiązani z sznurkiem, tak? Stoją do siebie tyłem. Przed każdym z nich z przodu, jest postawione coś, co symbolizuje wiaderko siana. To jest zwykle jakaś tam kartka, wie pan, wiecie, z takim żółtym tam jakimś trawką. Czy sobie to możecie wyobrazić? Muł, osioł, powiązani tutaj sznurkiem w miarę długim, nie za długim, ale sznurkiem. I przed każdym z nich, przepraszam, kartka z napisem Siano. Możecie sobie to wyobrazić? Tak. Okej, okay. jak sobie to wyobrażacie? I teraz proszę uczniów, żeby zastanowili się, jak rozwiązać problem. Jedno i drugie jest głodne, ale są przywiązani sznurkiem i muszą jakoś wyjść z tej sytuacji, żeby się najeść. No i teraz tak, mogą problemu unikać, co powoduje, że i osioł, i muł są głodni, no bo problemu nie rozwiązali. Jeden może dostosować się do drugiego, czyli na przykład muł przyciąga osła na swoją stronę, i wtedy mu się najada, ale osioł jest głodny, czyli ktoś jest nieszczęśliwy. Może dojść do konfrontacji, czyli mogą zacząć się nawalać, ale wtedy tracą czas, energię, są jeszcze bardziej głodni i wcale nie mieli czasu się najeść. Proszę ich również o, o to, żeby postarali się z tym sznurkiem jakiś kompromis osiągnąć, czyli ten zje trochę z tego, ten zje trochę z tego, powiedzmy, że jakoś tam się najedli. Natomiast potem ich proszę o wymyślenie scenariusza. Jak by wyglądała współpraca tego osła z tym mułem? No i wtedy ta młodzież zaczyna się zastanawiać, co ta kobieta od nas chce. I wiecie co? Na ogół pomyślą, pomyślą i zastanawią się, i się okazuje, że da się. Po prostu yy, yy, przenoszą siano w jedno miejsce, czyli na przykład siano, które było po stronie muła, idzie do osła albo odwrotnie, i oboje stoją, wiecie, przy tych tutaj siankach już wtedy połączonych i sobie spokojnie jedzą. I to moim uczniom pokazuje naprawdę bardzo dużo, w jaki sposób te konflikty można chcieć przy dobrej woli rozwiązywać. To nie jest proste, natomiast to im wiecie, unaocznia, jak konflikty potrafią burzyć to, co się pomiędzy ludźmi dzieje. I tak naprawdę ta współpraca to jest to, co. Co jest tym najważniejszym celem w tym, co my robimy? Oni lubią to ćwiczenie, to jest takie głupie ćwiczenie, wiecie, bo to rżą, przy tym śmieją się, no jest trochę wygłupu, natomiast to pokazuje, jak to można mm, zrobić. No i słuchajcie, będę powoli tutaj już kończyła takim <laughs> ćwiczeniem na, <laughs> na negocjacje. Ostatnio była taka sytuacja, w klasie mojej córki, to było na początku trzeciej klasy, ona już teraz jest po maturze, hura, natomiast klasa się podzieliła na pół, w ogóle klasa była bardzo niezżyta, nie, nie lubili się, no, no, naprawdę było niefajnie w tej klasie i wychowawczyni zaproponowała wycieczkę, no i teraz tak, pół klasy, chce jechać. Gdzieś nad wodę, a pół klasy chce jechać gdzieś do, do miasta dużego. Nie chcą żadnej, żadnej wody, tylko chcą łazić po mieście, pewnie po sklepach, nie wiem, po pubach, po, po czymkolwiek. No i oczywiście jest konflikt, no bo nie wiadomo, jak to rozwiązać. Moja córka przychodzi do domu, mówi: Mamo, znowu się pokłóciliśmy. Była jadka na wychowawczej, bo ci chcą do miasta, ci chcą gdzieś tam nad wodę, najlepiej nad morze, i ja już nie wiem, co mam robić. A moja córka jest przewodniczącą, była przewodniczącą tej klasy. No to przeżywała to, to bardzo i mówi: Pomóż. Ech, ja tak sobie pomyślałam, że znając moją córkę, to moja córka bardzo jest nastawiona na, na kooperację i chce, żeby było dla wszystkich dobrze, co oczywiście jest fajne, natomiast jeżeli nastawiamy się na to, że wszystkim ma być dobrze, tylko nie mnie, no to znowu tracimy, prawda, tutaj tę naszą energię. Więc, najlepsze takie dla mnie, to jest moje personalne zdanie, nie wiem, co na to psychologowie, może tutaj ktoś z Państwa ma większą wiedzę, natomiast dla mnie połączenie tych stylów to jest takie optimum, które ja mogę osiągnąć. Czyli kooperuję przy tym wszystkim, zachowuję swoją asertywność. I ja pomyślałam, że dam mojej córce taki kwestionariusz, który znalazłam tutaj. Dała mi troszeczkę inny kwestionariusz, szczerze powiem, który otrzymałam od wykładowcy z moich studiów podyplomowych, ale znalazłam ten i ten mi się o wiele bardziej w sumie na końcu podobał. Ja czytam, tak jak może część z Państwa, taki magazyn Coaching Extra, to wychodzi co jakiś czas i tam oni mają bardzo fajne ćwiczenia takie dotyczące różnych umiejętności, właśnie miękkich, tych takich, powiedzmy, nowych umiejętności XXI wieku, które są fajne w klasie. Nie wiem, na ile tutaj Państwo widzą to. Ja to wszystko bardzo chętnie Państwu doślę, jeżeli ktoś sobie życzy. Natomiast dałam to mojej córce, coś bardzo podobnego, i mówię: Słuchaj, weź to i zobacz, jakie są interesy Twojej klasy. I każdy z grup w tej klasie. No i ona tutaj zaczęła to wypisy, wypisywać, że moje to takie, a ich to takie, co chcemy osiągnąć, dlaczego tak chcemy to osiągnąć, prawda? Jak to chcemy rozwiązać, czego chcą, dlaczego, jakie mamy opcje. Wypisała to wszystko, słuchajcie tutaj. I potem propozycje porozumienia, i było tak, część, jedna grupa aspiruje do będę zadowolona z mogę żyć z i się okazało, że jak przedstawiła to klasie, to znaczy każdy tam się nad tym zastanowił w tych grupach i przeszli przez to, dlaczego jedni chcą wodę, drudzy chcą miasto z czego to wynika, jakie są ich potrzeby i tak dalej. I na koniec końców do, doszli do tego, aspiruję do, czyli no, aspiruje jedni do y, dużego miasta, inni aspirują do bycia gdzieś tam nad wodą, ale będę zadowolona z i mogę żyć z. I tutaj był, był ten spór, bo oni właściwie nie wiedzieli, jak mogą zejść, wiecie, z tego, w tym stole negocjacyjnym, tak? do jakiego pułapu mogą zejść, żeby nadal zachowali w miarę y, to, co chcieli. I ta kartka im w sumie bardzo pomogła. Zrobiła się z tego dyskusja kolejna, natomiast dyskusja o wiele bardziej ustrukturyzowana i taka, która pomogła tej młodzieży rozwiązać pewien konflikt. I zgadnijcie, gdzie w końcu pojechali. Macie pomysł, gdzie w końcu pojechali? Bo to było po prostu tak proste, jak naprawdę. Nie, nie, w ogóle nie pojechali w górę, bo oni nie chcieli jechać w góry. Do miasta nad wodą, świetnie. Czyli jakie miasto wybrali? Nie, nie, pojechali do miasta nad wodą. Do Gdańska, brawo. W końcu się okazało, że są miasta, gdzie jest woda i całkiem ładna, są też sklepy i wszyscy naprawdę byli zachwyceni. Ale, po to, żeby do tego doszło, oni musieli poznać pewne zasady negocjacji. Nie mogli tupać nogami i mówić, moje górą, jedziemy nad wodę, moje górą, jedziemy do miasta, tylko zastanowić się nad. Tym, jak to ewentualnie można załatwić, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Także to naprawdę warto takie ćwiczenia młodzieży dawać. Również warto dawać takie ćwiczenia w pokoju nauczycielskim, czasami jakiś jest spór, prawda, pomiędzy jednym, jedną częścią zespołu, a drugą częścią zespołu. To nie jest tylko dla uczniów, to są rzeczy bardzo ważne dla nas, dorosłych również. Dobrze, proszę Państwa, będę kończyć, więc to, co chcę Wam powiedzieć, to jest to, że jak się, jak pomyślimy o tym i się zastanowimy, to naprawdę mamy tę moc, my jako nauczyciele jesteśmy w stanie bardzo dużo zdziałać. Ja rozumiem frustrację, która w tej chwili w nas siedzi, znaczy w Państwach, którzy, którzy jak gdyby strajkowali w szkołach, natomiast gdzieś jako taka naiwna optymistka wierzę, że gdzie do tego kapitału społecznego dojdziemy? Dojdziemy właśnie poprzez uczenia zaufania, poprzez uczenia współpracy i przede wszystkim rozwiązywania konfliktów. To jest potrzebne nam dorosłym i to jest potrzebne naszej młodzieży i naszym dzieciom. Nie wiem, czy Państwo dogrzebali się gdzieś, ja to znalazłam w weekend, czytając psychologię Newsweeka, definicję... Znaczy właściwie, no, no definicja, tak, Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącej stanu zdrowia psychicznego i to jest bardzo ciekawe, proszę zobaczyć. Zdrowie psychiczne to zdawanie sobie sprawy z własnego potencjału, radzenia sobie ze stresem i napięciami codziennego życia, produktywnej i owocnej pracy oraz czynienia pewnego wkładu na rzecz otaczających nas ludzi. To jest definicja. Zdrowia psychicznego według Światowej Organizacji Zdrowia. Czy nie jest to zastanawiające dla Państwa? Bo dla mnie to jest bardzo m, ciekawe, o tyle, że właśnie tutaj mówimy o tym kapitale psychologicznym w połączeniu z kapitałem społecznym czyli ja wiem, kim jestem, ja się samoreguluję, ja się ogarniam, natomiast przy tym wszystkim y, czynię jakiś wkład na rzecz otaczających mnie y, ludzi. Pewien wkład. Proszę zobaczyć, że tutaj nie wszyscy muszą być zawsze na maksa zaangażowani. Oczywiście byłoby fajnie, natomiast nie wszyscy mają taką potrzebę takiego zaangażowania, ale pewnego wkładu na rzecz innych ludzi, tego właśnie wejścia w skórę innego człowieka i, 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 i poczucia, jak to jest po prostu być, być kimś innym i z tym kimś innym budować właśnie ten wspólny kapitan społeczny. Ja mam nadzieję, że jak profesor Janusz Czapiński. Za kolejne 10 lat przeprowadzi kolejne swoje badania, to troszeczkę te statystyki drgną w tym, i już nie będzie tak źle, że ufamy tylko swojej rodzinie. Być może zaczniemy ufać innym ludziom. Nie wiem, mam nadzieję, że nowe pokolenia, właśnie we współpracy z nami, nauczycielami, coś zmienią. Ciekawi mnie też to, dlaczego żaden rząd, żaden minister do tej pory po przemianie nie zajął się czymś takim jak kapitał społeczny szkoły. Zmieniamy podstawy programowe, zmieniamy, nie wiem, liczbę godzin, zmieniamy liczbę lat w danej szkole, natomiast gdzieś mało się dzieje moim zdaniem tutaj, w tym aspekcie. Dlatego ja bardzo skromnie, jednakże bardzo żarliwie walczę o to i. Wszystkich Państwa zachęcam do dołączenia do nas. Jest to akcja oddolna, pro bono. Chcemy szukać rozwiązań, nie, nie rozdrapywać w kółko problemów, tylko jeżeli jest problem, to szukać sposobu na to, aby ten problem rozwiązać. Ja Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Skończyłam trochę przed czasem, to jest dla mnie w ogóle wyzwanie i sukces. Tutaj jest mój adres mailowy, jeżeli Państwo by chcieli a. Otrzymać jakiekolwiek materiały B, podzielić się jakąkolwiek uwagą na temat tego webinarium. No, i C, dołączyć do akcji rok relacji w jakiejkolwiek formie, to ja Państwa zachęcam bardzo do współpracy. Ola tutaj gdzieś nam wrzuciła certyfikat. Olu, może jeszcze raz, bo nie wiem, jak już proszę. jest. jeszcze raz. Aż głupie za takie webinarium wklejać certyfikat, bo to jest rzecz zupełnie niewymierna, taka wiedza i takie refleksje. Ale wklejam. Nie, certyfikat to wiesz, no, ludzie sobie tam cenią, bo, tak, bo nie, tak, to tak, wielu tak. rzeczy mi się certyfikaty przydają. Jak Państwo mają jakieś komentarze, no to proszę. Yy, to jest dopiero początek moich przemyśleń na ten temat. Ja mam tego materiału <coughs> bardzo dużo, ale pomyślałam sobie, że trzy godziny w poniedziałek wieczorem to nie do końca jest najlepszy moment. Także na pewno będzie jakieś otwarcie kolejne. Zapraszam Państwa też 5 czerwca na webinarium zamykające rok relacji w tym roku szkolnym, bo oczywiście akcja będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym. Także 5 czerwca kolejna, kolejna data. Bardzo Państwu dziękuję. Olu, Tobie również za pomoc, za to, że jesteś mimo też całego dnia pracy. Dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo. Dziękujemy za super ćwiczenia uniwersalne. Ja już widziałam różne, że tak powiem, grupy targetowe zastosowania tych ćwiczeń i no to tak, tłumaczyłam sobie to, te ćwiczenia z uczniów na nauczycieli, jak można by fajnie przeprowadzić z nauczycielami. No właśnie, mam nadzieję, że to też gdzieś trafi po strzechy właśnie, wiesz, szkół i pokoju nauczycielskiego i gdzieś to na etapie nas dorosłych się odbędzie, nie tylko młodzieży, bo Dokładnie to. Tak. też musimy się uporządkować, no. Serdecznie Dobra. dziękujemy. Życzymy dobrej nocy, pozdrawiamy. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo.